Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Prawie 4 minuty po 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania 813 wydania Nocnych Świateł. Przez najbliższe 2 godziny będziemy razem do pierwszej, jak to zwykle bywa. I przypominam, że Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu o tej właśnie porze się rozpoczynają. Słuchać nas można na częstotliwościach Radia Plus w całym kraju, przez internet na całym świecie, strona radioplus.pl i przycisk włącz radio trzeba kliknąć. U góry jest zakładka programy. To dla tych z Państwa, którzy chcą poznać archiwum Nocnych Świateł, bo przez tę zakładkę właśnie można tam wejść. Ponad 800 audycji jest tam do odsłuchania. Natomiast teraz w ciągu najbliższych 2 godzin zapraszamy, może nie do zwiedzania archiwum, ale do pozostania z nami przy programie na żywo. Jeżeli chcecie Państwo go współtworzyć, to zapraszamy do wysłania SMS-ów albo do wpisów na Facebooku. Zacznę od SMS-ów. 7123, ten numer czeka na to, co Państwo właśnie tą drogą wyślecie. Słowo plus na początku konieczne, złotówka i 23 grosze z VAT-em koszt SMS-a. I maksimum 160 znaków. Dłuższe formy na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie możecie Państwo przeczytać, że dzisiaj wracamy do cyklu Credo po wakacjach po raz pierwszy. O kolejnym artykule Wyznania Wiary rozmawiać będziemy, o zstąpieniu do piekieł. A gościem programu jest ksiądz Grzegorz Kurb, palotyn, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, księży palotynów. Witam księdza, szczęść Boże, dobry wieczór. Witam, szczęść Boże. Wszystko powiedziałem dobrze, tak? Wszystko bardzo dobrze, tak, tak, tak. No. To dobrze, cieszę się, że księdza widzę po wakacjach. Ja również. No i tak, no mamy artykuł, który jest, wydaje się, dosyć trudny, no bo pierwsza myśl, jaka przyjdzie do głowy, to po co Jezus poszedł do piekła? No co to za Bóg, który zamiast iść do nieba, to idzie do piekła? Nawet Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, kiedy napisał Wprowadzenie w chrześcijaństwo, napisał, że jest to jeden z najbardziej obcych artykułów wiary. Jest to 5. artykuł wiary, tak istnieje pod takim numerem w katechizmie Kościoła katolickiego, który w pełni brzmi: Jezus Chrystus wstąpił do piekieł, 3. dnia zmartwychwstał. I rzeczywiście, o zmartwychwstaniu, tak, 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 bo to są za duże sprawy, żebyśmy w tych 2 godzinach, chociaż ja zawsze, już chyba to wspominałem, kiedyś dzieliłem się tą refleksją, że jakoś pod koniec naszego spotkania i mowy o konkretnym artykule wiary docieramy w rejony niekiedy odległe dość, ale myślę, że to też jakieś prowadzenie Bożego Ducha, o którego się modlimy zawsze przed rozpoczęciem tej audycji. I też myślę, że z pożytkiem może być to i dla nas, i dla słuchaczy, co daj Panie Boże. Natomiast myślę, że warto, abyśmy, bo to jest rzeczywiście dość długa przerwa w tych naszych spotkaniach dotyczących katechizmu i wyznania wiary, symbolu wiary, że właśnie symbol wiary to jest właśnie skład apostolski, czyli zbiór najważniejszych, podstawowych prawd, które apostołowie przekazywali w skondensowany sposób, tak żeby można było to zapamiętać, żeby to można było wypowiedzieć symbolein, łączyć. Właśnie te artykuły wiary, one łączą, one sprawiają, że chrześcijaństwo staje się katolickie, staje się powszechne, w przeciwieństwie do diabolein, czyli dzielić, rozbijać. O tym mówiliśmy już na początku naszych spotkań, ale jak już raz zostało powiedziane, to znaczy, że warto też to powtórzyć z pożytkiem dla nas wszystkich, dla słuchających. I właśnie w 5. artykule wiary mówimy o Chrystusie, który wstępuje do piekieł. Tak, mamy do piekła, do piekieł. Piekło, które nazywamy piekłem w języku biblijnym, w języku Starego i Nowego Testamentu, nazywane jest Szeolem, Hadesem, otchłanią. I rzeczywiście ten artykuł, no jak wszystkie, jak całość przez wiele lat, doczekało się też pewnej refleksji teologicznej, pewnej refleksji duchowej, która, no możemy czerpać bogactwo tego z ojców Kościoła, z mistyków, z teologów wielkich, również dwudziestowiecznych. Bardzo wiele na ten temat napisał jeden z największych teologów XX wieku, Hans Urs von Balthasar. I w Kongar, właśnie kardynał Ratzinger, no ci wielcy teolodzy XX wieku. Piękna homilia
Melitona Sardes jest właśnie dotycząca tego momentu śmierci Jezusa na krzyżu do momentu zmartwychwstania, tych trzech dni. Szczególnie w Wielkim Tygodniu jest czytana w Bagażu. Dokładnie, w godzinie czytań w Wielką Sobotę jest właśnie czytany ten to jest właściwie hymn, ogromny hymn pochwalny. Co się stało? Coś pięknego. No, fantastyczny jest. Myślę, że jeżeli ktoś ma internet przed sobą, to może sobie to, jak to się mówi, wygooglować. Ja szybko postaram się to znaleźć i wrzucić. Także to jest ten moment, kiedy w liturgii Kościoła najbardziej doświadczamy, najbardziej o nim myślimy, najwięcej o nim rozważamy i medytujemy. To jest właśnie czas Triduum Paschalnego, czas szczególnie Wielkiej Soboty, kiedy po Wielkim Piątku, po śmierci Chrystusa na krzyżu, następuje wielka tajemnica wiary, kiedy Chrystus przechodzi do zmartwychwstania. I rzeczywiście Katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam, że to jest dopełnienie dzieła zbawczego Chrystusa. Chrystus przychodzi, aby przez swoje nauczanie najpierw, później przez swoje cuda, przez to, co zdziałał, a na końcu właśnie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie zbawić człowieka. I ten element stąpienia do piekła, do Hadesu, do Szeolu, jest momentem też odkupienia tych, którzy tam się znajdują. Że Chrystus w tym triumfalnym pochodzie zwycięstwa nad śmiercią wstępuje właśnie do piekła, aby wyciągnąć z tego miejsca, z tej rzeczywistości, tych, którzy tam się znajdują, którzy nie mieli możliwości go poznać i słyszeć jego nauczania, uwierzyć w niego. To jest właśnie jeden z kierunków naszego rozumienia tego artykułu wiary, ale również bardzo ważny jest uświadomienie sobie, że ten Hades, ten Szeol, jak mówią też psalmy, to jest jeden z integralnych momentów śmierci człowieka. To nie jest, piekło nie jest tylko tym momentem, gdzie znajdują się dusze potępione, ale znajduje się również, każdy po śmierci wchodzi w ten moment właśnie tam, gdzie przebywają dusze zmarłych. I właśnie do tego miejsca udaje się Chrystus, ponieważ umarł, rzeczywiście umarł, prawda? I idzie, aby głosić zbawienie tym, którzy się tam znajdują. To pokazuje ogromną solidarność Chrystusa z człowiekiem, aż po śmierć, aż po ten moment największego osamotnienia, ponieważ śmierć jest tym wydarzeniem nieprzekazywalnym w żaden sposób. Każdy z nas, z ludzi żyjących na świecie, musi przez niego przejść sam, choćby nawet umierał z innymi, choćby nawet ktoś inny trzymał go za rękę, to zawsze przez tę bramę wieczności, jak mi święty Bernard, człowiek przechodzi sam. Tak, nie da się tego ani przetrenować, ani skorzystać z jego doświadczenia. Dokładnie. Nawet kiedy mówimy o tych śmierciach klinicznych, to mówimy to tylko w taki sposób, w pewien sposób analogię, ponieważ to nie jest do końca, bo jakby konstytutywnym elementem śmierci jest nieodwracalność. Dlatego to jest tylko przez analogię pewną, tak się mówi. Natomiast to jest moment największego osamotnienia człowieka, gdzie odchodzi z tego, co zna, do tego, czego nie zna. I przechodzi tam rzeczywiście sam, przechodzi w tej wielkiej samotności i to są też te słowa Jezusowe na krzyżu, kiedy rozpoczyna cytowanie psalmu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Że to poczucie wielkiego osamotnienia. Przechodzi właśnie do tego momentu istotnego, ważnego śmierci, jakim jest właśnie to osamotnienie, to poczucie samotności. I właśnie idzie tam, aby ogłosić tym zmarłym również zmartwychwstanie, ponieważ Kościół, i tak w każdej mszy świętej modlimy się za tych, którzy żyją, za tych, którzy zmarli, domodlimy się przedstawieństwo tych, którzy już cieszą się chwałą oglądania Chrystusa. To oczywiście w rozumieniu tego artykułu wiary, tym, co nam po ludzku przeszkadza, to jest na pewno dwie kategorie. Kategoria przestrzeni i kategoria czasu. Właśnie wiele sporów, jeżeli możemy tak powiedzieć, teologicznych, pewnego pojęcia dotyczyła tych dwóch elementów.
czy jest to konkretna przestrzeń, jakieś miejsce, czy jest to właśnie stan, w którym człowiek się znajduje po śmierci. No właśnie, bo tutaj trzeba jeszcze dodać bardzo istotną rzecz, mianowicie ikonę Zmartwychwstania. Tą słynną ikonę, która pokazuje Chrystusa, który kruszy te więzy śmierci, jak to jest śpiewane w Egzultecie. I wyciąga ręce do Adama i Ewy, których wyciąga z grobu. Jest to jeden z bardzo takich częstych motywów w ikonopisarstwie, kiedy właśnie przedstawiony jest Jezus wyciągający Adama i Ewę z czeluści piekieł, z czeluści tej otchłani, w której się znajdują. I w ten sposób cały rodzaj ludzki jest dotknięty Chrystusowym dziełem odkupienia. I to jest właśnie moment, bo w ogóle w Kościele prawosławnym jest to też bardzo, bardzo istotny moment, artykuł wiary właśnie obecności Chrystusa w otchłaniach. I właśnie dlatego też pojawia się często w twórczości ikonopisarskiej. Natomiast to jest ten jeden z elementów, który miałby nasz rozum, nasz sposób pojmowania i doświadczenia świata sprzeciwia się. To jest właśnie pytanie o miejsce. Czy jest to konkretne miejsce, czy jest to konkretny stan, czy w jakiś inny sposób to wygląda. I z drugiej strony kolejna kategoria to jest czas. Czy stało się to tylko raz, czy dzieje się to nieustannie? Czy ta nasza perspektywa jest, perspektywa, w której żyjemy, w perspektywie czasowej, no innej nie mamy. Mamy taką daną jako ludzie i przestrzeń i czas. Czy być może, czy właśnie wygląda to zupełnie inaczej z perspektywy Chrystusa, że On nieustannie wyciąga tych, którzy są w tym miejscu odosobnienia, w tym miejscu samotności, doświadczenia samotności. Jest w tym pewien, w tym pytaniu, w tym zastanowieniu się jest pewna logiczna ciągłość, ponieważ no, człowiek nie zbawia się sam nigdy po śmierci, kiedy przechodzi do tego przekracza próg życia, próg czasu i próg przestrzeni. Potrzebuje Chrystusa, żeby go wprowadził do nieba, żeby go wprowadził do rzeczywistości życia z Panem Bogiem razem. No właśnie, tutaj to wróćmy do tego kazania Melitona Sardes na Wielką Świętą Sobotę, której treść już zamieściłem na Facebooku w komentarzach. Możecie Państwo czytać. No i tam jest napisane, co się stało. Właśnie to od tego się zaczyna to kazanie. Wielka cisza spawiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Tak, tutaj tak. Mamy kolejny paradoks, prawda? To jest tak, ten fragment znajduje się również w katechizmie Kościoła katolickiego. Właśnie teraz mam go przed sobą i też go widzę. I to jest to później piękne wydanie. Oto ja, twój Bóg, który dla ciebie stał się twoim synem. Zbudź się, który śpisz. Tak. Nie po to bowiem cię stworzyłem, bo byś pozostał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Tak, to jest ten piękny hymn Melitona, który czytamy i medytujemy, który jest właśnie pełen również i paradoksów, właśnie paradoksów, o którym Pan wspomniał na początku, że Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, zamiast wstąpić od razu do nieba i nie zajmować się tam w ogóle tymi częściami dolnymi życia, o której wspomina również, tak pisze o tym święty Paweł w liście do Efezjan, że wstępuje również do niższych części, aby tam ogłosić swoje zbawienie. A właśnie idzie, aby, tak to jest interpretowane, solidaryzować się coraz bardziej z człowiekiem, aż po śmierć, aż po to osamotnienie, aż po to doświadczenie zupełnego odrzucenia, odcięcia się od Boga, bo jak nieraz już to mówiliśmy chyba tutaj, grzech jest tym, co człowieka oddziela od Boga. To, co oddziela od Boga. Grzech to, powtarzamy w kółko, jest właśnie ta hamartia, czyli to spudłowanie, to niedosiągnięcie celu.
to sprzeciwienie się Bożemu planowi zbawienia. No śmierć, no jest to rzeczywistość zero-jedynkowa, prawda? Tak. Jeżeli nie jest się z Bogiem, no to jest się w piekle. I Jezus właśnie mówi, on bierze grzechy wszystkich na siebie, prawda? Jeżeli bierze grzechy wszystkich na siebie, to też doświadcza tego, z czym wiąże się grzech, czyli tego zupełnego oddzielenia, odrzucenia tego, co te słowa, które wypowiada na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił. I to jest to, Psalm 22. Tak, to jest ten początek, właśnie początek Psalmu 22, w którym później mamy opis męczeństwa Boga człowieka. Odnosimy go jako figurę do Jezusa Chrystusa. Dlatego to wstąpienie do piekieł ma też wymiar właśnie ogromnej solidarności z człowiekiem. Nie tylko w życiu, nie tylko w cierpieniu, nie tylko w śmierci, ale również w to, co jest po śmierci. Tego momentu osamotnienia, tego momentu zupełnego oderwania się od jakiejkolwiek relacji. No tak, ale z punktu widzenia wieczności to jest to dopiero prawdziwe życie. Tak, tylko, że pytanie, jak ono będzie wyglądać, bo przecież w Ewangelii jest powiedziane. To sam Jezus to mówi, że jest zmartwychwstanie. Ci gdzieś tam na końcu czasów pójdą na zmartwychwstanie życia, a są ci, którzy pójdą na zmartwychwstanie śmierci. Potępienia. Potępienia, tak. To przypowieść o kozłach. Mówi w sposób bardzo jasny, w sposób obrazowy, że ponieważ Pan Bóg poważnie traktuje człowieka, poważnie traktuje jego wolną wolę. I musimy założyć, że w takiej sytuacji może zdarzyć się sytuacja, że ktoś uparcie będzie trwał przy odrzuceniu Bożej miłości, przy odrzuceniu jego zachęty do zbawienia, tej otwartej furtki, że jest otwarta furtka, którą jest odkupienie przez mękę śmierci Jezusa, a ktoś przez nią nie przechodzi, czyli nie dostępuje zbawienia. Zostajmy chwilę na refleksję. W związku z tym dzisiaj przypomnę, że w cyklu Credo kolejny artykuł Wyznania Wiary, Wstąpienie do piekieł. Gościem programu jest ksiądz Grzegorz Kurp, pallotem, rzecznik prowincji Chrystusa Króla. 71-23 SMS-y możecie Państwo słać na ten numer. Prosimy, rozpoczynać się słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. W cyklu Credo dzisiaj o wstąpieniu do piekieł rozmawiamy. Ksiądz Grzegorz Kurp, pallotyn, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, jest gościem programu. Państwo możecie do nas pisać 71-23. Na ten numer SMS-y rozpoczynamy słowem plus. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Bardzo istotną rzecz ksiądz powiedział, no bo właściwie gdyby potraktować ten fakt jednorazowo wstąpienia Chrystusa tam do otchłani, po Adama i Ewę i wszystkich, którzy byli przed nim. Zresztą mamy tutaj kolejny paradoks czasowy, prawda, który już samo jego rozważanie wywołuje pewien niepokój polegający na niemożności ogarnięcia tematu. Ale rzeczywiście może budzić niepokój też to, no dobrze, nastąpił wtedy, a co z nami? Tak, czas, to już wielokrotnie tu wspominaliśmy przy naszym rozważaniu Credo, jest tym, który płata nam największe figle, jeżeli chodzi o rozumienie. Okazuje się, że nawet to naprawa takiej maleńkiej glosy, że nawet w relacjach małżeńskich, w jakichś badaniach ostatnio czytałem, psychologicznych, że największym problemem jest właśnie niedogadania się, ponieważ niedogadania się jest różne pojmowanie czasu. Życie przyszłością, przeszłością, bądź teraźniejszością i na tej podstawie jakby dochodzi do największych konfliktów. Nie wiem, na ile to jest dać wiary takim badaniom, aczkolwiek z mojego doświadczenia pracy również z małżeństwami, myślę, że nie jest to zupełnie bezpodstawne. Ale to jest taki figiel, który nam czas płata. No, ksiądz, widzę, że bardzo eufemistycznie sprawę przedstawia. Dlaczego? No bo chyba to jest jednak mimo wszystko sporym problemem. No, powiedzmy tak, że... W ogóle w relacjach. W ogóle ludzkich, nie tylko w małżeńskich, ale różne pojęcie czasu. Spotkamy się wieczorem, to może być na przykład dla kogoś
bardzo zupełnie odmienne. No, a spotkamy się rano, to też może być, tak. Jeżeli ktoś wstaje o 12, to dla niego poranek jest, prawda, zupełnie w innym punkcie dnia niż dla nas. Jak ktoś wstaje o 5 na przykład. Ale to jest ten czas, który jest między nami, który nam rzeczywiście czasami i figle płata. No ale co dopiero powiedzieć o tym czasie, którym jest wieczność. Tam, gdzie... No właśnie, czy wieczność to czas? No właśnie. To jest też pytanie, które... Czy to jest po prostu teraz? Na które odpowiedzi nie damy. No my jesteśmy zanurzeni w czasie jak ryby w akwarium, w wodzie i w tym czasie długo nie możemy posiedzieć. Miarą życia na przykład lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, mówi psalmista, bo nasze życie ciąży ku wieczności. Nasze życie ciąży ku jakiejś innej rzeczywistości, której do końca nie umiemy i nie znamy, ponieważ nie mamy jej doświadczenia. Mamy doświadczenie czasu i przestrzeni, mamy doświadczenie też takich relacji czasowo-przestrzennych, natomiast nie mamy doświadczenia tego, co przekracza nasze wyobrażenie. Dlatego ani ucho nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało tego, co jest za tą bramą śmierci, za tym progiem nadziei, który przekraczamy. I nawet nie pomogły moje nowe okulary. Nie, a nowe tak? No, nowe, a, nowe, a, rzeczywiście. Tak. Okulary rzeczywiście nie mogą tu nie pomóc. Ani wzrok sokoli, ani słuch. Nie wiem, słuch do jakiego zwierzęcia się porównuje. Chyba zająca. Zając, tak? Zając, no, bo ma duże uszy. Aha. Ani zajęczy nie słuch. Nie do nietoperzy. Aby nietoperzy słuch. Nietoperzy, aby sobie. Tak. Nie pozwolą usłyszeć ani zobaczyć tego, co jest za tą bramą śmierci. Dlatego... przyjmujemy artykuł wiary właśnie jako artykuł wiary, jako coś, co przekracza zupełnie nasze dotychczasowe doświadczenie świata. Opieramy to przede wszystkim na jednym i podstawowym fakcie, jakim jest Słowo Boże. Ktoś powie tylko, a ja powiem aż. Bo jest to Słowo Pana Boga, które On do nas kieruje, który mówi, że nie zostawia tych, którzy pomarli, tych, którzy nie mogli doświadczyć jego nauczania, usłyszeć jego nauczania. On przychodzi do tych ludzi, aby ich wydobyć z tego miejsca, gdzie oni przebywają, miejsca otchłani. Jak się to dokonuje? Nie wiem. Mam jakieś takie wyobrażenie, że być może jest to głos Chrystusa, który poznajemy po głosie, prawda, często osoby. Może jeszcze... Jezus mówił, że jestem dobrym pasterzem i te owce, słuchają, które prowadzę, poznają mnie po głosie. Dokładnie, słuchają mojego głosu. W tym kontekście często pojawia się taka teoria apokatastazy, czyli tego zupełnego, że piekło jest puste, że w ostatecznym rozrachunku nie może nic istnieć, co sprzeciwia się Stwórcy, co sprzeciwia się woli Pana Boga. To bliskie tej teorii powszechnego zbawienia. Dokładnie, to jest apokatastaza i powszechne zbawienie. No to nie znam tego słowa. Powszechne zbawienie. Ale czułem, że to gdzieś blisko. Tak. Ponieważ możliwości wyobrażenia sobie nie istnieje coś takiego, że mogłoby istnieć coś, co jest przeciwne woli Pana Boga. No ale przecież Pan Jezus mówi o piekle. Dokładnie, bo istnieje taki kamień, którego Pan Bóg może stworzyć, to jest ten paradoks, nie? Czy Pan Bóg może stworzyć kamień, którego nie może unieść, mógłby unieść sam. No i jest taki kamień, jakim jest człowiek. Jego wolna wola, którą Pan Bóg mu daje. Na obraz i podobieństwo, jak jesteśmy stworzeni. Otrzymaliśmy wolną wolę, w której możemy nie wybrać Chrystusa. Ponieważ jeżeli byśmy zlikwidowali piekło, to nie potraktowaliśmy poważnie człowieka. Ale z drugiej strony jeszcze może to by było piekło na ziemi, tak. A i tak już bywa czasami mocno nieprzyjemnie. No tak, to porównanie często jest stosowane. Ale z drugiej strony może ktoś powiedzieć tak, no hola, ale człowiek z wolną wolą to tak jak, mówiąc brzydko, jak małpa z brzytwą, prawda? Że może po prostu człowiek nie dorósł do tego, żeby tą wolną wolę mieć, że byłoby to jakimś powiedzmy, no niepoważne, nierozważne ze strony Pana Boga, żeby człowiekowi tej wolnej woli udzielać. Właściwie, że lepiej dla jego dobra, gdyby on tej wolnej woli w ogóle nie miał. I żeby tak z automatu został zbawiony. Widocznie Pan Bóg woli takiego człowieka i takie stworzenie, które może w każdym momencie się od niego odwrócić, od takiego, które byłoby z automatu ku niemu zwrócone.
Dlatego ta wolność, którą mamy, o której tak wiele mówi też Pan Jezus, o której czytamy w pierwszych wersetach Pisma Świętego, że człowiek zostaje stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. I właśnie w tym obrazie i podobieństwa upatrujemy i rozumnej natury i wolnej woli, że to nie jest błahostka, że musimy ją kształtować, że nasza wola ma się stawać wolą Pana Boga, że to jest nasze zadanie. No właśnie, bo jeżeli jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boga, no to jeżeli Jezus sam mówi w rozmowie z Samarytanką, że Bóg jest duchem, że będziemy czcić Boga w duchu i prawdzie, no więc odnosi się do takiej przestrzeni duchowej, w której no też jest powiedziane w Piśmie, że Bóg jest duchem, prawda? Tak. No to no my jesteśmy jednak cieleśni, to w takim razie to nasze podobieństwo gdzieś jest duchowe, czyli te wszystkie przestrzenie, których nie możemy dotknąć palcem, ale które są bardzo realne w naszym życiu przez relacje, przez zachowanie, przez wybory. No tak, no to właśnie to pojęcie też cielesności, ono też dużą rolę odegrało w tym w interpretacji, w rozumieniu tego artykułu wiary, ponieważ było pytanie, czy to nam może się to wydawać, że może jest mało istotne, ale to zaprzątało ludzkie umysły i jeżeli się ku temu przyjrzymy, to tak jak było, podajemy teraz często taki w ramach żartu, że ktoś deliberuje, rozważa o tym, ile się diabłów zmieści na główce szpilki. Tak. I powiem, że to jest problem błahy i niepoważny, natomiast z punktu widzenia filozoficznego i filozofii to jest bardzo poważne, ponieważ to jest pytanie, czy byty duchowe zajmują przestrzeń. Że to jest natomiast te pytania często otwierają nam coraz szersze horyzonty i to pytanie, kto stąpił do piekieł? Niektórzy odpowiadali, że tylko dusza Chrystusowa stąpiła do piekieł. A że ciało, ono było w grobie, prawda? Ono leżało w grobie w tym czasie, przez te 3 dni. Natomiast właśnie święty Tomasz z Akwinu, mówi nie, że to Chrystus cały wstępuje do piekła. Ponieważ ciało to nie są tylko te kilka minerałów, H2O, tam w większości chyba jest tak, złożeni jesteśmy. No tak, około 70%. Chyba tak. Z krzemu też troszeczkę. No tak, ale mówią, tak, no, ja jestem obecny w każdym człowieku. Nie będziemy. Wapnia jest sporo. Wapnia, nie będziemy się narażali w każdym razie na obśmianie ze strony biologów. Tak, moja córka by mi tutaj surową cenzurkę wystawiła jako biolog. Właśnie. No to nie narażajmy się. A w każdym razie wiemy, że są to pierwiastki. Tak, i związki chemiczne. Związki chemiczne. Nie będę brnął dalej w chemię, bo to nie był mój ulubiony przedmiot. 21 aminokwasów, proszę księdza. Tak? Tak. Pan doskonale jest zorientowany. No bo ja też biolchem zaliczyłem w swoim czasie, ale później poszedłem inną drogą. Aha, proszę, no to rozumiem, to już wszystko jasne. Ale powiedzmy, że te związki chemiczne, pierwiastki, te 21 aminokwasów, to jest to, co jest ziemskie. Coś, co ulega rozpadowi. To są ścięgna kości. Stawy, które są materią, które się rozpadają, są zwłokami. Natomiast ciałem jest to, co z siebie robimy przez nasze życie. Jak żyjemy, to jest ta forma, którą my też nadajemy. Właśnie, bo Jan Paweł II bardzo często podkreślał w różnych katechezach, że dusza jest formą ciała. Tak, tak. Więc jeżeli to nasze ciało się rozsypie, a my mamy zmartwychwstać w ciele, no to pytanie, jak ono będzie wyglądało? Tak, dokładnie, to będzie ciało uwielbione. Ciało, no właśnie, czyli jakie? Nawet święty Tomasz podaje, to jest bardzo ciekawe, że każdy zmartwychwstanie w takim ciele, w jakim był dla siebie najkorzystniejszym i on mówił, że to będzie około między 30 a 33 rokiem życia. To 33 oczywiście było też związane mocno z latami, z wiekiem Pana Jezusa, prawda? Życia na ziemi. To jest też tajemnica naszej wiary, że będzie to ciało uwielbione, będzie to ciało zupełnie nowe. Teraz odczuwamy różnego rodzaju dolegliwości takie fizyczne, które związane są właśnie z tą biologią, pierwiastkami, aminokwasami, o którym żeśmy mówili i że to coś się dzieli, coś łączy i czasami po prostu w tym całym odnawianiu się idzie coś nie tak,
i różne rzeczy dzieją się w naszym organizmie. Natomiast są też różnego rodzaju inne doświadczenia, właśnie jakiegoś bólu moralnego, psychicznego, duchowego. I on też dotyczy formy naszego ciała, prawda? Ta cielesność. No tak, znaczy wszystkie emocje, wszystkie uczucia przeżywamy w ciele. To nie jest tak, że jeżeli czujemy strach, to nie ma reakcji, prawda, emocjonalnej. To nam się, wiadomo, od razu wydziela adrenalina, kortyzol, hormon stresu, mięśnie tężeją, jesteśmy od razu, sylwetka się zmienia. Gotowi do ucieczki. Tak, gotowi do ucieczki albo do ataku. Bądź do jego przyjęcia, do obrony i tak dalej, i tak dalej. No, ja bardzo, przy radości czujemy się rozluźnieni. Ja bardzo lubię porównanie mojego współbrata, już arcybiskupa seniora warszawskiego, księdza Henryka Hozera, który z wykształcenia też jest lekarzem, także on często stosuje różnego rodzaju porównania, metafory właśnie z zakresu biologii i medycyny. Mówi, że nasze ciało to jest twardy dysk, że zapisany jest tam znacznie więcej niż sobie wyobrażamy. Rzeczywiście często naszą sylwetkę, naszą postawę kształtują również doświadczenia naszego życia, że one są tam zapisane, że tak, mówi się przeorany przez życie na przykład. Przeorany, prawda? Przez życie. No jest, przygięty jest doświadczeniami różnymi. Tak. Idzie tak człowiek ulicą, no i idzie, o rety. Co on niesie, prawda? Tak, jakiś widzimy taki przygięty, przygarbiony smutek. Jakiś, prawda? To jest dysk, na którym jest zapisane pewne doświadczenie życia. To, co człowiek przeżywa, to, w czym uczestniczy, jak to jego życie wygląda, to, na co ma wpływ, a to z drugiej strony, w czym się znajduje, co też okoliczności, które nie zawsze są przecież przez nas wybrane, czy wybierane. Stąd coraz częściej w psychologii mówi się o psychosomatyce już od wielu, wielu lat, co zresztą wydaje się być dosyć logiczne, no bo nawet takie sprzężenie zwrotne jak ból żołądka na tle psychicznym, prawda, który z kolei, jeżeli jest wyłącznie somatyczny, na przykład związany z wrzodami, to rzutuje na nie tylko na złe samopoczucie, ale powiedzmy pogłębia albo wywołuje niepokój. Prawda? No tak, jeżeli kiedyś był spowodowany na przykład stresem związanym z lękiem, z niepokojem. No tak, na przykład niektórzy też ostatnio spotkałem się z osobą, której bóle brzucha zostały zdiagnozowane przez źle dobrane okulary, prawda? Że nie dowidzi, denerwuje się i dlatego też powoduje takie reakcje. No tak, znaczy mój stomatolog też mówił, że jeżeli tam czegoś nie zrobimy, to mi się pogorszy wzrok. Tak. I że na przykład może się pojawić skrzywienie kręgosłupa na odcinku szyjnym. Może kompleksowa sprawa, już nie mówiąc o na przykład jakichś kłopotach z strawieniem. No to jestem w stanie zrozumieć, ale akurat jeśli chodzi o kręgosłup, to mnie bardzo zdziwił, a wytłumaczył logicznie, bo to jest bardzo dobry fachowiec. No, także w rachciach i wszystko wiedział. Widzimy, jak na wielu przestrzeniach jest to sprzężone. To co dopiero powiedzieć właśnie o różnego rodzaju przeżyciach związanych z naszymi relacjami, w których jesteśmy, w których trwamy, bo właśnie ten rzeczywiście dzisiaj pojechaliśmy daleko, do biologii i nawet do stomatologii i gastrologii, ale to jest istotne, żeby pokazać jak, bo to jest istotny moment tego artykułu wiary, mówię o relacjach, o to, w czym uczestniczymy, prawda? Że śmierć, jak już wspomnieliśmy na samym początku, jest tym momentem przejścia i samotności. I piękne słowa kanał Ratzinger napisał. Natomiast mówi, taka samotność, mówi, śmierć jest samotnością, ta pierwsza śmierć jest samotnością, do której nie mamy dostępu, samotność, do której nie ma dostępu nawet miłość, jest piekłem. No, to pisze Ratzinger. Bardzo, bardzo, bardzo są to słowa przejmujące, ponieważ właśnie za bramą śmierci doświadczamy Bożej miłości i wtedy ona nas wytrąca z tej samotności, z tego zupełnego osamotnienia. Człowiek umiera dwa razy, człowiek rodzi się dwa razy. Rodzi się tak fizycznie, a później rodzi się podczas Chrztu Świętego. Znowu znamienie wyciśnięte jest. Umiera fizycznie i umiera rodząc się do nowego życia. Prawda? I to jest ten moment przejścia, ten moment zstąpienia do otchłani, ten moment uniżenia się zupełnego i tam Jezus już był. Jezus już tam jest, już tam czeka na nas. Trudno, proszę księdza, żebyśmy o cielesności nie mówili, o biologii, skoro mówimy o śmierci. No tak. Chociaż nawet okazuje się, jest taka zasadna nauka, tanatologia, która zajmuje się śmiercią w różnych aspektach. I okazuje się, że dla mnie jako dla laika w tych sprawach, chodzi mi o medycynę i biologię, że nawet ustalenie tego momentu fizycznej śmierci z punktu widzenia biologii nie jest aż takie łatwe.
Kiedyś myślano, że jest to, kiedy oddech ustaje, prawda? Jak ktoś nie oddycha, to znaczy, że tak. Albo że serce nie bije. Albo serce nie bije. Później, że to jest obumarcie gdzieś tam pnia mózgowego. Okazuje się, że też to nie jest dostateczny przyczyna do stwierdzenia zgonu w niektórych tam przypadkach. Także widzimy, że moment przejścia też nie jest punktowy, ale prawdopodobnie jest też jakimś procesem. Pamiętam, jak jeden z naszych profesorów w seminarium, ksiądz profesor Lucjan Balta, też już świętej pamięci, opowiadał, jak wezwano go do, to gdzieś krótko po wojnie, wezwano go do namaszczenia, ponieważ stare rytuały, jeszcze te przedsoborowe, one przewidywały, że można namaszczać 2 godziny po śmierci. Myślę, że ktoś zmarł i że wtedy jeszcze można było wzywać, żeby udzielić sakramentu namaszczenia. I okazało się, że ta intuicja była dość dobra, ponieważ no, śmierć jest pewnym procesem, prawda? Nie jest punktowa, ale ona się rozkłada. I mówił właśnie ksiądz profesor Lucjan, że był świadkiem, jak w pokoju namaszczał zmarłego ojca. Stwierdzono, że zmarł dopiero co chwila, ale za ścianą jego synowie, czy tam synowa, nie pamiętam już, jakie były koligacje rodzinne, w każdym razie kłócili się o kożuch. I mówi, zauważył, jak po tym ojcu, zauważył, jak łzy płynęły z oczu tego, no już tego, którego namaszczał, zmarłego. Czy jest to reakcja prosta fizjologiczna? Czy mówią właśnie, że słuch umiera najpóźniej, prawda? Że słuch jest tym, co najdłużej trwa w człowieku jeszcze po tym momencie śmierci. Być może jest to taka reakcja też i żalu, i bólu, która się pojawiła. Ale daje do myślenia, że ten moment przejścia jest rozłożony, że on nie dzieje się w jakiś sposób punktowy. Dzisiaj cykl Credo w Nocnych Światłach. O wstąpieniu do piekieł rozmawiamy. Ksiądz Grzegorz Kurpa-Lotyn, filozof, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, jest gościem programu. 7123 SMS-y możecie Państwo do nas słać na ten numer. Słowo plus na początku. Konieczne na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Credo. Rozważamy kolejny artykuł Wyznania Wiary, Wstąpienie do piekieł. Ksiądz Grzegorz Kurpa-Lotyn, filozof, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, księży Pallotynów, jest gościem programu 7123. Przypominam, ten numer czeka na SMS od Państwa ze słowem plus koniecznie na początku, bądź w komentarzach możecie też Państwo do nas pisać na Facebooku pod pierwszym postem od góry. I Krzysztof pyta, czy Bóg Ojciec mógł choćby na chwilę opuścić Syna Bożego Jezusa? To jest... a propos psalmu 22. Tak. Który jest cytowany przez Jezusa na krzyżu. To są te słowa, które bardzo często były interpretowane. Co się dzieje w tym momencie śmierci? Ogromna groza śmierci, która umierania właściwie, a nie śmierci. Umierania, bo człowiek tak naprawdę boi się bardziej chyba umierania niż śmierci. To jest właśnie słowa, które doczekały się bardzo wielu interpretacji. Jedne właśnie, które mówią o tym, że jest to początek cytowanego psalmu. Później jest opis, dokładny opis męki Chrystusowej, pokazując w ten sposób, że w Starym Testamencie jest zapowiedź cierpiący sługa Jahwe. Właśnie to księdza Izajasza. Tak, psalm 22 i tak dalej, że są to wszystko figury zapowiadające Jezusa Chrystusa. Ale one też, te słowa, Boże mój, czemuś mnie opuścił, one odsłaniają nam tą ogromną solidarność człowieka, Boga z człowiekiem. Jezus Chrystus jest Bogiem, człowiekiem. Umiera na krzyżu. Jest to jedyny wyjątkowy, jedyny w dziejach świata, w dziejach wszechświata i historii, która jest Bóg, człowiek, którego śmierć jest śmiercią odkupieńczą. To nie jest zwyczajną śmiercią. Jezus Chrystus, wstępując do piekieł, wstępuje tam jako Bóg, człowiek, po to, aby przełamać, jak to też śpiewamy w liturgii, przełamać tą pieczęć
śmierci, rozerwać kajdany, i pęta, które spowiły człowieka. To jest moment właśnie, w którym on bierze wszystkie grzechy na siebie. Myślę, że Jezus staje się grzechem nawet. Czyli staje się, czyli zupełnie wczuć się w sytuację człowieka oddzielonego od Boga. Wczuć się, być z tym człowiekiem, patrzeć mu w twarz. Przeżyć to jest przeżyć to. Znaczy, co więcej, przeżyć to jakby za wszystkich ludzi. No. Dokładnie. I to jest ten moment, kiedy on jest właśnie w otchłani, kiedy on jest w tym szeolu, w tych piekłach, o których my mówimy. I że, nie wiem, patrzy na niego, na tego człowieka i ten człowiek przez moment czuje, że nie jest sam. Że w tym momencie śmierci, przejścia i wtedy też dokonuje się jego zbawienie. Pójście za Chrystusem. Pójście za Jego słowem, za Jego głosem, za Jego wzrokiem, za Nim. No tak, to można powiedzieć, jest takie doświadczenie, być może jedyne, które jest wsparciem dla człowieka umierającego, że Bóg jest wtedy z człowiekiem, bo skoro nie możemy nikogo zapytać o to, jak to jest umierać, jak to powiedzieliśmy już tutaj, że nie możemy się posiłkować niczyim doświadczeniem, ani przetrenować tego, to być może to jest właśnie ten moment, w którym, żeby przejść tę barierę życia i śmierci, tą najważniejszą cezurę w życiu człowieka, no to jest ten Jezus, który tam stoi i, no, tak mówiąc po ludzku, podaje nam rękę. Właśnie, to jest ten moment samotności. Nie unikniemy po wielokroć powtarzania tego słowa i odmieniania na różne, przez wszystkie przypadki. Właśnie moment samotności. Moment, w którym każdy z nas musi go przejść samemu po prostu. I trafia do przestrzeni, do stanu, do rzeczywistości, na dobrą sprawę, w której ufamy, jest właśnie, czeka na nas Jezus. Czeka na nas Jezus, abyśmy mogli pójść za Nim, bo to On nas zbawia, to On nas sprowadza do nieba. To my sami tam nie dojdziemy o własnych siłach, ponieważ nasze siły i nasze możliwości są zbyt małe. Nawet nasze zasługi, które możemy mieć, one są zbyt małe. No tak, sami się nie zbawimy. Nie ma. Autozbawienia nie ma, choć aczkolwiek jest to jedna z największych iluzji i pokus, jaką człowiek jest karmiony. To jest właśnie samo zbawienie. To, że sam przez swoje życie, przez swoje wysiłki, przez swoje dobre czyny lub w ogóle przez swoje życie. Albo przez samo postanowienie. Tak. To ja się zbawię. Zostanie zbawiony. Tak, mam pomysł na to i nieistotne jaki, ale mój autorski to zrobię. Tak, a w ogóle już pojęcie samo, co się kryje pod pojęciem zbawienia, też często. No właśnie. Też często wymagałoby wielu uściśleń, wyjaśnień i konfrontacji ze Słowem Pana Boga, które do nas kieruje. Ale to jest jakby już kolejny element, który również pojawia się przecież w symbolu wiary. Właśnie, ale skoro jesteśmy przy wstąpieniu do piekieł, no to tutaj jeszcze trzeba tą frazeologię uściślić, no bo mamy tak, Szeol, mamy piekło, mamy czyściec i przy zestawieniu tych trzech, no właśnie tutaj jest problem, miejsc, przestrzeni, stanów, no to właściwie gdzie Jezus wstępuje? No bo mamy literalnie do piekieł, ale skoro do tej pory był to Szeol, a później jeszcze mamy oprócz piekła, no też jasno powiedziane, że to jakby przejście jakby przez ogień, czyli tak jak teologia katolicka wnioskuje, że jest to ten stan czyśćca, kiedyś mówiło się jeszcze o limbusie. Limbus peorum, prawda? Tak, limbus peorum. No to właściwie, jaka to jest przestrzeń? No, to chyba najbardziej adekwatne słowo będzie tutaj do tego określenia. Możemy się posługiwać tymi kategoriami, które są nam dane. Aczkolwiek musimy mieć zawsze na uwadze, że one są używane w sposób taki analogiczny, w sposób pewnego podobieństwa bardzo niedokładnego. I nie ma w tym przecież nic złego, jeżeli sobie tak to rozumiemy jako pewną przestrzeń. Prawda? To pytanie, które Pan postawił, nim też zajmowano się rzeczywiście i święty Tomasz się zajmował, czy wstąpił do piekieł, gdzie są potępieni,
którzy zupełnie zamknięci, czy wstąpił do limbus peorum, czyli tam, gdzie są ci, te dzieci nieochrzczone, które nie dostąpiły, zmarły przed chrztem świętym, czy wstąpił tylko do tych, którzy oczekiwali jakiejś poczekalni, jeżeli już używamy tych terminów czasoprzestrzennych. Właśnie to było pytanie, gdzie wstępuje. No, jeżeli solidaryzuje się z każdym człowiekiem, to wstępuje do dna piekieł, żeby tam się pokazać. No tak, ale jeżeli piekło jest miejscem potępienia, czyli takiego wyboru konkretnego, odrzucenia Boga, no to właściwie tam nie ma co robić, no bo jeżeli ktoś odrzucił Boga, to nawet jeżeli Jezus do niego przyjdzie, to no przepraszam, ale tutaj już, ja już wybrałem. Nie? No to już mówiliśmy, że no, jeżeli poważnie traktujemy słowa Pisma, jeżeli poważnie traktujemy człowieka i dzieło stwórcze, to chyba nie możemy wykluczyć takiej sytuacji. Aczkolwiek możemy też założyć chyba taką sytuację, że człowiek, który przez całe życie, no to jest jedna z takich też koncepcji eschatologicznych, czyli mówiących o tym, co jest po śmierci, mówi o tym, że właśnie człowiek w momencie śmierci decyduje o pójściu za Chrystusem. Prawda? A inni mówią, no nie, no, ale ten moment śmierci jest właśnie, to jest taki ostateczny wybór. No nie jest tak, że no, przygotowujesz się do tego przez swoje życie, mówiąc tak, mówiąc Chrystusowi czy Bogu, nie. Dlaczego miałbyś w tym momencie powiedzieć tak? Czyli właśnie życie jest treningiem śmierci, można powiedzieć. To jest meditatio mortis, jak mówili starożytni, mawiali, prawda? Czyli akurat mówi o filozofii w ten sposób, ale generalnie życie jest sprawianiem się do tego momentu śmierci też, do tego momentu przejścia do tej innej rzeczywistości. Ale też weźmy to pod uwagę, że właśnie może to jest ten moment ostatniej szansy, gdzie dopiero człowiek staje w jakiejś prawdzie o sobie i czasami chyba mógłby się uznać za tym, że no, jeżeli zna prawdę o sobie, i ma pełnię poznania już takiego dobrego i zdrowego, może ocenić sam siebie jako niegodnego. No tak, no ta prawda może być przerażająca, żeby zobaczyć taką dogłębną prawdę o tym, kim się jest. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w jednej z kateches i też w katechizmie poręcznym, który kiedyś prowadziliśmy wspólnie, no mówił, że jak staniemy przed Panem Bogiem, no to jak zobaczymy siebie, to zapytamy Pana Boga, a kto to jest ten tutaj taki? No. Tak, no, tam jesteśmy odarci już z wszelkich iluzji. Tam nie ma przed kim udawać. Nie ma tego chyba wewnętrznego kłamcy, jakim jest no, największy oszust, to jest ten wewnętrzny, prawda? Który no, jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ kłamiący i okłamywany to ta sama osoba, czyli my sami. Czyli obłudnik po prostu. Obłudnik. Najtrudniej jest mu zaradzić, prawda? Ponieważ no, jedność podmiotu powoduje po prostu, że nie może zobaczyć tego z pewnej perspektywy. To tak jakby z samym sobą grać w karty. No dokładnie. Po to, żeby wygrać. No, to jest albo to jest dokładnie albo, to samo. Albo warcaby czy szachy. Tak, tak, dokładnie. Cokolwiek. No. Każdy próbował właśnie grać ze sobą warcaby, żeby się wprawić, żeby lepiej wygrywać. Dlatego to jest taki moment, w którym właśnie patrzymy na siebie z jakiejś, mamy tą możliwość, łaskę spojrzenia na siebie z jakiejś perspektywy. I możemy wtedy zakrzyknąć o Bożym miłosierdzie. No ale właśnie, czy to wystarczy? Kiedyś słyszałem, czy nawet czytałem w jakimś tygodniku katolickim, no, na zasadzie pewnej historii, historii, chyba bardziej takiego lekkiego dowcipu. Mianowicie, że jedna z pań po śmierci spotkała się z Jezusem i pan mówi, no, że co trzeba zrobić, żeby być zbawionym, jak ten młodzieniec, prawda? On mówi, no, pan Jezus mówi, tu jest taka ankieta, lista, którą trzeba teraz check-in zrobić i trzeba zebrać z tego 1000 punktów, dajmy na to. Mówi, no to dobrze, to rozpoczynałem pierwsze. To jakieś tam dobre uczynki. No, pani mówi, że różańca odmawiała też w październiku szczególnie. No dobrze, 10 punktów.
O, wow. Za różanie 10 punktów jest tylko, a 1000 trzeba uzbierać, to raczej już widzi, że grunt pod nogami jej się pali. Później właśnie, że z sąsiadami dobrze żyła. No to też tam, no, też 5-7 punktów. Doszła do 20 z tymi wszystkimi dobrymi uczynkami i zasługami, jakie przyniosła. I mówi, no to co robić? Co robić? No, mówi, no Jezu, ufam Tobie. Właśnie, 1000 punktów. Właśnie, o to chodzi. Wiem, że to jest historia, ale ona dużo nam, to jest te opowiastka, ale ona chyba dużo nam mówi o tym, że to Chrystus zwycięża świat. Tak jest powiedziane. Czyli Jezu, ratuj. Jam zwyciężył świat. Nie my. Ty znasz, no, jak możesz świat zwyciężyć? No, on pokonał śmierć. On stąpił do otchłani. A my mamy się go mocno trzymać, żeby się nie pogubić. Zostańmy z tą myślą. Półmetek Nocnych Świateł właśnie mija. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w cyklu Credo o zstąpieniu do piekieł. Ksiądz Grzegorz Kurp, Palotyn, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, jest gościem programu. 7123. Możecie Państwo do nas pisać SMS-ami na ten numer, rozpoczynając treść słowem plus, na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilkę wracamy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Od prawie 4 minut mamy już środę, 26 września. Jesteśmy z Państwem od 23 w Nocnych Światłach. Około godziny jeszcze ten program potrwa. Dzisiaj pierwsze w tym sezonie wydanie comiesięcznego cyklu Credo. Rozmawiamy o zstąpieniu do piekieł. Kolejny artykuł Wyznania Wiary. Gościem programu jest ksiądz Grzegorz Kurp, Palotyn, filozof i rzecznik prowincji Chrystusa Króla, księży Palotynów. Przypominam, że mogą Państwo do nas pisać na 7123 SMS-ami, rozpoczynając koniecznie treść słowem plus, na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. No i tak a propos tego, o czym tutaj mówiliśmy kilka minut temu przed przerwą, w jednym z SMS-ów widzę takie słowa. Czy człowiek, który całe życie naśmiewał się z wiary Pana Boga, powie po śmierci na sądzie ostatecznym, przepraszam, nie wiedziałem, jak mu to będzie policzone? To jest właśnie to jest ta kwestia, o której żeśmy na dobrą sprawę jeszcze wczoraj rozmawiali. To jest właśnie to piękne. Tak, a propos czasu. Tak, a propos czasu, to zawsze podziwiam Pana, że prawie codziennie ma Pan Sylwestra. A dzisiaj też jest właśnie dzisiaj, już jest Kosmy i Damiana. Jeżeli ktoś tam ma Damiana znajomego, Kosmy pewnie mniej, to już niech tam pisze SMS-y. Wczoraj był urodziny mojej mamy. O, proszę bardzo. Ale te ziemskie urodziny, bo mama się urodziła do życia wiecznego. Rok temu, mniej więcej. To jest właśnie ten paradoks, który jeszcze bardziej i mocniej postawił Dostojewski. Kiedy pytam, no, czy zbrodniarz, kadi, oprawca może zasiąść przy jednym stole, prawda, w Królestwie Bożym. No jest, mogą. Tak. Święty Paweł chociażby i Święty Szczepan. No tak, ale Święty Paweł przeżywa nawrócenie i tak dalej, prawda? A tu mówimy, no... Takim nienawróconym. Tak, ten paradoks przejścia za bramę życia. Czy tam wszystko liczy się tak samo? Czy te krzywdy, któreśmy tutaj doznali, czy któreśmy wyświadczyli, czy one nabierają jakiegoś innego sensu, jakiegoś innego wymiaru, że wtedy widzimy dopiero to, co jest prawdą. Czy widzimy wtedy prawdę. I to jest też, myślę, że w tym SMS-ie to jest pytanie właśnie o ten moment, czy ta nasza ludzka perspektywa, czy te krzywdy są realne, czy te rany, które w sobie nosimy, przecież one są prawdziwe, no nie mogą jako być jakoś anihilowane zupełnie, bo wtedy też zatracilibyśmy część siebie. Przecież Jezus też, mimo że ma ciało uwielbione, to no, rany ma. Rany, tak. Prawda? Właśnie nawet święty Marcin Sturz, kiedy mu się ukazuje Panie Jezus, on mówi, to pokaż mi swoje rany. I on znika. Marcin mówi się, że Panie Jezus ukazał mu się zły duch. Tak, że to było kuszenie, bo w jego ranach jest nasze zdrowie i w naszych ranach jest jego zdrowie. Dlatego to pytanie jest zasadne, ponieważ ono, jest bardzo zasadne, ponieważ ono pokazuje, że jeżeli poważnie traktujemy tu życie na ziemi, to musimy o nie dbać. Jeżeli poważnie traktujemy i swoją relację do Pana Boga i Pan Bóg nas poważnie traktuje, naszą wolną wolę i to, jak żyjemy, co ze sobą robimy, to musimy wziąć to też pod uwagę. Czy,
czy to zaparcie się Boga, to czasami ono wynika ze złego pojęcia. W takim sensie, że jest, często się mówi o pseudoateizmie, prawda? Pseudoateizm to jest właśnie odrzucanie Boga, którego nikt nie głosi. Jest jakimś konstruktem, tak, który... Ten nieznany Bóg, o którym mówi święty Paweł na Areopagu, prawda? Widzę, że jesteście pobożni. Znaczy, ja bym jeszcze powiedział inaczej, że to jest tak, że czasami ktoś odrzuca Boga, który jest w jego głowie tylko i nawet dobrze, jakiś konstrukt, dobrze go odrzuca, bo to jest nieprawda. I właściwie ten pseudoateizm jest tutaj jakimś krokiem chyba w dojściu do prawdy, że ktoś uczciwie poszukuje, jeżeli ktoś uczciwie zadaje sobie pytanie i próbuje na nią dać odpowiedź, a nie jest w jakiejś klatce ideologicznej, w klatce tylko poszukiwania swojej racji, że moje jest mojsze i najważniejsze, cytując klasyków. Dlatego to jest myślę bardzo ważne, ponieważ w tym przejściu przez bramę życia zabieramy jakąś część tego życia ze sobą. Właśnie to, co nas ukształtowało. Tylko że tam spotykamy się z Chrystusem uwielbionym, zmartwychwstałym, który wstępuje do opieki, wstępuje do otchłani po to, żeby tam czekać na człowieka już po tej drugiej stronie. Jak to się tam stanie? Wydaje się, że to wszyscy czekają na Chrystusa, a to on tam czeka. On tam czeka na nas. Właśnie, kolejny paradoks. I to jest, jak to się dzieje, to jest chyba najbardziej fascynujący, czy zakrzątający moment w tym momencie spotkania po drugiej stronie, prawda? Po tej drugiej śmierci. Po tej śmierci fizycznej spotykamy się na nowo z Chrystusem. I to jest taki moment, który no, trudno jest nam go opisać, ponieważ nie mam tego doświadczenia. Ale tu mnożą się kolejne paradoksy. Przypomina mi się ta kolekta, która jest czytana na mszy uroczystej 8 grudnia, czyli w uroczystość niepokalanego poczęcia, i tam jest powiedziane: Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś je od wszelkiej zmazy. Tak. Prawda? Czyli tutaj mamy jakiś chronoklazm, prawda? Taki absolutne pomieszanie czasu i właśnie gdyby się na tym skupić, no to znowu dochodzimy do pewnego paradoksu, że tak jak tutaj, tak, no to my czekamy na Chrystusa, czy Chrystus na nas czeka, prawda? Taki palimpsest czasowy, tak, prawda? Kilka warstw, które się nakładają, z którymi sobie... ważne jest, abyśmy... Nie chodzi o to, żebyśmy się zaplątali w taką logiczną pętlę związaną z czasem, z przestrzenią, ale żebyśmy uwierzyli w Słowo Chrystusa. No właśnie. Prosto, tak jak On mówi, że jam zwyciężył świat. Ani ucho nie widziało, ani oko nie słyszało. No znowu przekręciłem. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co Bóg przygotował dla człowieka. I to jest na tym słowie opieramy naszą wiarę. Bo wierzymy w nasze słowo Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, słowo objawione, które On nam daje. I teraz całą sztuką jest nie rozwiązać zagadkę logiczną czasu i przestrzeni, z którą się tu zmagamy, ale uwierzyć w słowo, które mówi Jezus, że ono jest prawdą. Niemniej jednak jest to pytanie, które wiele osób sobie stawia. No bo jeżeli już mówimy tutaj o czyśćcu, czyli o pewnym oczekiwaniu, no to jakaś forma czasu być może tam istnieje. Ja jestem pod wrażeniem książki, którą przeczytałem parę miesięcy temu, Joao Cezara Dasneve, portugalskiego pisarza katolickiego, który napisał taką książkę Pierwszy dzień po śmierci. I on tam opisuje duszę, która w jakiś sposób stoi przed tym wyborem. No to jest taka poczekalnia, coś w rodzaju takiego dworca kolejowego, w którym z aniołem stróżem toczą się pewne rozmowy na temat tego, co dalej, prawda, którą podróż wybrać itp. Oczywiście to jest pewien obraz, dosyć sugestywny, rzecz jasna, ale pokazujący, że jest pewien czas, że jakby jest ten moment jeszcze
tak jak ksiądz mówił, prawda, pewnego konania, procesu umierania, który tutaj dzieje się na ziemi, ale być może to już jest właśnie taki moment, kiedy dusza no, szuka tej drogi, kiedy już jest jakiś próba poznania tego prawdziwego ja swojego, które dokonuje wyboru przed Bogiem. Ja też powiem obrazem, który jakby mi towarzyszy, że jeżeli przechodzisz na drugą stronę, nie wiem, jedziesz gdzieś do miasta innego, to użyjmy tego porównania, potrzebujesz przewodnika, potrzebujesz, żeby ktoś cię poprowadził. Jeżeli przechodzisz w to, z czego nie znasz, musi tam być ktoś, kto czeka na ciebie, żeby cię poznać tam, gdzie jesteś. Żeby ktoś cię musi rozpoznać, że to jesteś ty, że to ty właśnie przyjechałeś do tego miasta i że to jest ten moment przejścia, ten moment oczyszczenia, który właśnie nazywamy czyśćcem, kiedy jest ktoś, kto cię poprowadzi po tym, czego nie znasz. Bo inaczej strach cię zżera w mieście, po prostu gubisz się, jeżeli ktoś, nie wiem, był w Paryżu, nie zna francuskiego i później musi wsiąść w linię metra jedną, drugą. A jest ich tam 16. Właśnie i mi zawsze towarzyszy taki strach w tym mieście, że sam się nie wybiorę ze względu, że nie znam języka francuskiego. No, mimo, że mam tam rodzinę, też nie znam tego języka dobrze, ale to miasto jest dobrze skomunikowane. Ja się tam bardzo łatwo poruszę. Tak, ale to jednak muszę przyznać się, że rzeczywiście jeden z metro, które budzi we mnie zawsze największy lęk, to jest właśnie metro francuskie, paryskie. Ale właśnie potrzebuje kogoś, kto, bo inaczej się zagubisz, inaczej... Tam są te strzałki z liniami i sortie to jest wyjście. Tak, no tyle to tak. Właśnie nie... Zawsze można się ewakuować. Kiedyś się właśnie dziwiono, że jak jedzie się francuską autostradą, to jest bardzo popularna miejscowość sortie właśnie, bo cały czas tam wszystkie znaki tam prowadzą, jak Ausfahrt w Niemczech. Tak, ale właśnie to jest poczucie zagubienia, że jeżeli tam idę tam, czego nie znam. Do tego miejsca, którego nie znam. No musi tak, być to też takie podziemne miejsce, prawda? Tak. Już idąc właśnie tą analogią do końca. To jest ktoś, kto musi czekać, żeby cię poprowadzić, żeby ktoś się musi rozpoznać. Jak na dworcu przyjeżdżasz gdzieś, to ktoś cię rozpoznaje. Nie? A, to ty jesteś ty. Nie? To, że ja na ciebie czekam. Chcę cię poprowadzić, chcę cię zaprowadzić. Może jesteś jeszcze nieprzygotowany, może jeszcze ta, nie wiem, buty masz dziurawe czy coś, chcę ci pomóc. I to jest ten moment, jeżeli mówimy cały czas o czasie. Czasami większą sztuką jest takie powiedzenie, znaleźć, skorzystać z komunikacji w obcym mieście za granicą, niż przejść przez gęsty las. No tak. To budzi czasami większy stres. No, nie trzeba nawet jechać za granicę, wystarczy pojechać do innego większego miasta, prawda? Gdzieś w naszym kraju. No, I też już może być problem, bo to są inne systemy biletowe i tak dalej, i tak dalej. No to jest prawda, że czasami w Warszawie w niektórych częściach, bo w Warszawie rzeczywiście można się zgubić, w niektórych częściach nie widzi się pewnych wyznaczników, częściach miasta nie widzi się pewnych wyznaczników. Ale w Krakowie już troszeczkę, chociaż jazda po Krakowie rzeczywiście dla mnie jest osobiście bardzo skomplikowana, bo tam wjeżdża się na te tory tramwajowe czasami i zawsze mam strach, czy jadę dobrze. Tak, gdzie są jeszcze ścieżki rowerowe na torach tramwajowych. Czy jadę źle, czy jadę dobrze. Taki strach mi zawsze towarzyszy. Ale to jest właśnie ta analogia, którą chcemy użyć, że tam, gdzie przechodzimy, tam, gdzie idziemy, a nie znamy, bo nie wiemy, bo to jest ten moment, no, kiedy wiemy, że a czy ktoś na nas będzie czekał tam na tym dworcu, a może nie, a może zapomniał, a może sobie tam, nie wiem, może źle mu zanotowałem, może źle mu podałem. To są te wszystkie obawy, które nam towarzyszą w przejściu na tą drugą stronę, prawda? Czy ktoś tam na mnie czeka? No właśnie, tutaj pozwolę sobie jeszcze takie wspomnienie jedno, jako nastolatek. Kiedy po raz pierwszy pojechałem sam do innego miasta, to byłem przekonany, że wystarczy jeździć na te bilety tramwajowe, które w Warszawie obowiązywały wtedy. Na całe szczęście nikt mnie nie skontrolował, bo mogłoby być nieprzyjemnie, ale dowiedziałem się o tym post factum, że jednak w każdym mieście są inne bilety tramwajowe. Ale to już zapomnijmy. No, mam nadzieję, że nikt nie słyszy i że to już jest przedawnienie, bo to było ponad 25 lat no, temu. Może pan się spodziewa, że jakiś przyjdzie tutaj na adres na jubilerską mandat. No nikt mnie wtedy nie złapał, na szczęście. Ale właśnie o co chodzi z tymi mandatami? Otóż
No można mieć takie przekonanie, że jedzie się na właściwym bilecie, to znaczy myślę tutaj o wyznawcach innych religii, którzy mogą być zaskoczeni, no prawda, umierają i nagle stają przed Chrystusem. Zaraz, ale przepraszam, ale o co chodzi, nie? A kim Pan jest? No i co tutaj w takiej sytuacji? No to jest to wielkie pytanie religii, prawda, których to jest to pytanie o wielość religii, prawda? Ostatnio to też powiem na coś, co daje do myślenia. W każdym razie w Lublinie Palotyni prowadzą szkołę. W tej chwili będzie to szkoła podstawowa. Kiedyś było gimnazjum i liceum. I dyrektor tej szkoły, ksiądz, opowiedział mi ostatnio historię, że podchodzi do niego do uczeń i mówi: proszę księdza, a dlaczego jest tyle religii? A mówi: zresztą się tłumaczy, no wierzę, jestem w szkole katolickiej, no to nie ma więcej, tylko są 2 godziny normalnie i tak dalej. A on mówi: nie, dlaczego jest tej religii na świecie? Od razu był zaskoczony, że odpowiadał na pytanie, które nie zostało mu zadane, tylko na zupełnie inne. To jest to pytanie o to, jak to się dzieje, że przyjście Chrystusa, to wydarzenie najważniejsze, jak wierzymy, w całej historii świata nie dociera jakby do innych, czy wydaje nam się, że nie dociera do innych religii, do innych kultur. Jak jest obecny Chrystus w innych kulturach i w innych religiach. Doskonale w tej kwestii odpowiada deklaracja Dominus Jezus. Polecam do przeczytania ją z czasów kongregacji, kiedy prefektem kongregacji nauki wiary był późniejszy papież Benedykt XVI. I mówi, że to są pełnia środków zbawienia. Pełnia środków zbawienia znajduje się w Kościele katolickim. Natomiast nikt nie odmawia elementów ważnych, istotnych i zbawczych również w innych religiach. Że ten komponent kulturowy w religii też jest bardzo ważny. U nas na przykład w liturgii, prawda? Mamy różne liturgie, ten komponent naszej kultury, sposobu odnoszenia się, relacji, on się przejawia też w naszym czczeniu Boga, naszym oddawaniu mu czci w liturgii. I też właśnie często jest tak, że im bardziej się zbliżamy do istoty, tym bardziej widzimy podobieństwa niż różnice. Tym więcej widzimy podobieństw, tym więcej widzimy prawdziwych dążeń, tęsknot człowieka ku prawdzie, ku tej prawdzie najważniejszej. A tam, gdzie ten komponent kulturowy, drugorzędny bierze górę, tam jest coraz więcej konfliktów. To jest dokładnie przypowieść Jezusowa o miłosiernym Samarytaninie, o której tu już pamiętam, że kiedyś wspominaliśmy. Że właśnie ta przypowieść pokazuje dokładnie, co to jest fundament, a co jest fundamentalizm. A że fundamentalizm jest koncentrowanie się na drugorzędnych, trzecio i dalej rzędnych sprawach, a nie na istotniejszych. I człowiek jest w stanie za te drugorzędne rzeczy życia drugiego pozbawić. Natomiast życie jest fundamentem, że jest darem Pana Boga, że człowiek, Pan Bóg oświeca każdego człowieka, który na ten świat przychodzi, jak czytamy w prologu Ewangelii Świętego Jana. I że przede wszystkim trzeba uszanować w drugim to, że jest dzieckiem Pana Boga. Że Pan Bóg nie jest stwórcą kontynentu europejskiego i kawałka tam Azji i Ameryki Północnej, Południowej, Afryki w niektórych częściach i tak dalej, a Azji... No i Filipin jeszcze bardziej. I Filipin, prawda? Nie, to jest Pan Bóg, Pan nieba i ziemi. Jeżeli byśmy chcieli uczynić lokalnym bóstwem, to wtedy popełniamy największy grzech. Jeżeli drugiemu odmawiamy godności bycia dzieckiem Bożym. No tak, no Pan Bóg kocha wszystkich. No to jest właśnie część tej naszej wiary bardzo istotna, która była bardzo trudna do przyjęcia przez wielu ludzi, bo skoro tutaj już mówiliśmy o wielkich złoczyńcach, o tych, którzy, czy ksiądz zadał to pytanie, czy złoczyńca może... To Dostojewski tak, zadał. To Dostojewski zadał. A Benedykt XVI powtórzył nawet. Czy kat może zasiąść z ofiarą przy jednym stole? No właśnie. No, po ludzku, według naszego ziemskiego osądu, to się wydaje po prostu absolutnie nie do
no niemożliwe, krótko mówiąc, chociaż są wydarzenia, które temu przeczą, jak dla mnie wstrząsające rzeczywiście świadectwo wiary, czyli rodzice świętej Marii Goretti, którzy siadali do jednego stołu z jej mordercą po tym, kiedy on wyszedł z więzienia. Kimże byśmy byli, gdybyśmy nie umieli wybaczać. No właśnie. Dzisiaj w cyklu Credo w Nocnych Światach rozmawiamy o wstąpieniu do piekieł. Kolejny artykuł Wyznania Wiary. Ksiądz Grzegorz Kurp-Pallotyn jest gościem programu. 7123 SMS-y, słowo plus na początku niezbędne. Na Facebooku komentarze na profilu Radio Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach cykl Credo, w nim kolejny artykuł Wyznania Wiary, wstąpienie do piekieł. W studiu gość państwa i mój ksiądz Grzegorz Kurp-Pallotyn, filozof i rzecznik prowincji Chrystusa Króla Księży Pallotynów. 7123 SMS-y, słowo plus na początku niezbędne, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Robert napisał do nas: w cierpieniu, jakiego doznaję od wczoraj, a trudno było mi je do teraz znosić, to dzięki audycji znalazłem odpoczynek, dziękuję. To my dziękujemy za te słowa, to znaczy, że to, co robimy, ma sens. Tak, a sens jest jedna z podstawowych kategorii, którym człowiek pragnie. Tak, i też to, co mi przyświeca w Nocnych Światłach. Żeby to miało sens, a nie było tylko jakąś radiową paplaniną. To jest tak, że jak Jan Paweł II napisał w jednym... Oj, chociaż nie chciałbym tego przypisać teraz tak pochopnie, bo wątpliwość mi się zrodziła, czy to on powiedział, ale chyba nie on. W każdym razie, że niewolnictwo nie jest tam, gdzie się kopie kilofem, tylko niewolnictwo jest tam, gdzie się nie wie, po co się tym kilofem kopie, prawda? Że sens nadaje życiu jakąś godność, wzniosłość, niezależnie od długości trwania i jakości tego życia. Że jeżeli, no, a naszym ostatecznym sensem jest właśnie to spotkanie z Chrystusem, o którym dziś mówimy, no ono porządkuje też środki, ono porządkuje życie. Jeżeli tracimy cel, to tracimy też sens. Utracenie celu chyba jest jakoś spójne czy tożsame z utraceniem też, właśnie też i nadziei, niekiedy podstawowej. Dlatego tak ważne, aby zadbać o ten cel w swoim życiu, aby zadbać o to, żeby życie nasze miało sens, żeby nie było pozbawione sensu, bezsensowne często. Coś jest bezsensowne, czyli nie ma celu, czyli nie ma usprawiedliwienia dla tego istnienia. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to święty Jan Paweł II był autorem tych słów, no bo przecież on też się namachał kilofem w Solwaju, prawda? Tak. No, także niewykluczone, że tam może doznał właśnie tego braku sensu, no bo w gruncie rzeczy nie robił tego dla dobra wspólnego, tylko dlatego, że mu kazano i właściwie dla jakichś celów, które nie były mu na pewno wyjaśniane, tylko miał machać kilofem i koniec. No, właśnie taki praca, jakąkolwiek wykonujemy, jeżeli jest właśnie odcięta od celu, ona jest też chyba jakoś bardzo deprawująca dla człowieka, niewolnicza. No, tak, tak. Niektórzy właśnie mówią o tych pracach w korporacjach dużych, że właśnie tam jesteś jakimś elementem, trybem, w którym nie widzi się celu tej pracy, wykonuje się jakiś odcinek i że to ma właśnie jakiś posmak też niewolnictwa, bo rolnik, który sieje, to wie, po co to sieje i co z tym będzie robił. Natomiast czy ktokolwiek, kto coś wykonuje, jakąś, nie wiem, tokarz, toczy jakiś element, czy lekarz, który leczy, on widzi proces pewien. To jest bardzo ważne, żeby człowiek widział właśnie efekt swojej pracy. Tak, kiedy byłem małym chłopcem, to zawsze, jeżeli miałem coś robić w domu, to wybierałem takie prace, które widać szybko przynosiły efekt, no, przynajmniej wizualnie. Na przykład jak się umyło, sprzątnęło, czy coś takiego, tak, że od razu była taka zmiana. I byłem zadowolony właśnie, że to przynosi szybki efekt, a jakieś takie mozolne prace to nie za bardzo mi odpowiadały. Tak, to prawda. Ja będę z kolei w nowicjacie naszym w Wadowicach. To były zawsze dwie grupy, bo tam gospodarstwo jest duże, było już, teraz nie ma, w każdym razie nas było 30 w nowicjacie, także część wolała chodzić na tak zwane gospodarstwo, czyli tam były zwierzęta, żeby to wszystko oporządzić i tak dalej, i to był szybki efekt, a część wolała chodzić do ogrodu, gdzie na przykład trzeba było rozsadzać, chyba rozszczepiać, trzeba było sałatę na przykład i pikować ją tam wsadzać. I niektórzy tego nie znosili. Woleli iść do tej, wbrew pozorom, dużo bardziej cięższej fizycznej pracy
w gospodarstwie, niż rozdzielać tą sałatkę na ten. No ja należałem się do tej pierwszej grupy, gdzie wolę iść do tych szybkich efektów w gospodarstwie, niż rozdzielać sałatę. Ale rzeczywiście jest gdzieś pragnienie zobaczenia od razu, że no, coś zostało zrobione, coś jest konkretnie wykonane. Proszę księdza, ale wróćmy jeszcze do tej sytuacji, bo mam przekonanie, że jakoś nie do końca to wszystko udało się zamknąć. Tę sprawę, co się dzieje po śmierci z wyznawcami innych religii. No bo z grubsza już ksiądz powiedział, jak to jest, ale chodzi mi o konkretny, szczególny przypadek, bo jeżeli jakimś, no może rzeczywiście to można podciągnąć pod fundamentalizm, ale jeżeli ktoś gorąco i z jakiegoś powodu wierzy, że na przykład zabijając chrześcijan albo w ogóle jakoś niszcząc, wpływając destruktywnie na kościół, na chrześcijaństwo, to on w ten sposób jakoś się doskonali w wierze, no to co będzie, kiedy stanie przed Chrystusem? Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że w chrześcijaństwie naczelną wartością jest godność drugiego człowieka. Godność jako dziecka Bożego. Odbieranie godności w imię Boga jest nie paradoksem, ale jest, bo paradoks jest czymś pozytywnym. Czasami, jak tu wielu żeśmy usłyszeli, on otwiera szersze horyzonty. Natomiast jest sprzecznością. Z totalną sprzecznością. Dlatego no, to jest ten właśnie moment właśnie pytania, no, jak ten człowiek Boga rozumie, jak on rozumie człowieka, że traktuje Boga jako lokalne bóstwo, że Pan Bóg jest po jego stronie, bo jest Bogiem jakiegoś kawałka terenu. To jest jakiś politeizm, to jest jakieś zupełnie niezrozumienie Boga jako Boga stwórcy nieba i ziemi, Pana nieba i ziemi i że my jesteśmy dziećmi Pana Boga. Dlatego tu jest zasadnicza właśnie przeciwieństwo, że jest człowieku w naturze jego, nawet kiedy nie poznaje bez objawienia, że nie zabijaj. No tak, ale tutaj odwracając wektor, możemy powiedzieć, przyglądając się historii Kościoła, że no niestety chrześcijanie też mają swoje za uszami. No oczywiście, jesteśmy impregnowani na złe rozumienie słowa, które Pan Bóg do nas kieruje. Prorocy, którzy mówili do Izraela, i ci w koło, i to samo, i cały czas trzeba było głosić i nawoływać. I Jezus Chrystus, cóż on robi? Przeczytajmy Ewangelię dobrze i uważnie, jak prostuje myślenie. Właściwie można powiedzieć, że jest tym, który, no, dlatego też został skazany, który no, sprzeciwia się temu sposobowi wyznania religii, takim praktykowania religii, jakim jemu współcześni praktykowali. A z drugiej strony mówi, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zostanie w Słowie Bożym zmieniona, ale nie w praktykach, które namnożyły przepisów, przepisów i że czynią bardziej winnego, stokroć winnego tego, jak uwierzy, to już jest bardziej stokroć winny niż ten, który nie wierzy. Prawda? Czyli to jest właśnie Jezusowe nauczanie pokazuje, jak zrzucić ten balast fundamentalizmu, że trzeba zwrócić się temu, co jest istotne, co jest najważniejsze, a nie to, co drugorzędne. I z tego i sprzeciwia się często temu, co jest prawdziwe, że przesadzacie się komara. To jest Jezus Chrystus cały czas w Ewangelii właściwie możemy powiedzieć, walczy wprost z takim rozumieniem Boga, z takim rozumieniem Boga stwórcy nieba i ziemi, który jest wykluczający. Kiedy ksiądz mówił o tym no, sposobie rozumienia Boga, kim on jest, to przypominamy się to, o czym tu rozmawiałem akurat w zupełnie innym cyklu dotyczącym historii, w echach historii, kiedy razem z historykami rozmawialiśmy tutaj o kampanii wrześniowej w związku z no, kolejną rocznicą wspominania tych wydarzeń sprzed lat kilkudziesięciu. No tam też zeszła nam rozmowa na
te napisy, które mieli hitlerowcy Niemcy, Gott mit uns na pasach, prawda? No i Marcin Bong, który jest znawcą historii znakomity, mówi, że to rozumienie, znaczy to hasło, ono wcale się nie brało z chrześcijaństwa, bo jak wiemy doskonale, hitlerowcy walczyli z chrześcijaństwem, z kościołem i robili to bezpardonowo. Chociażby przedwczoraj też mieliśmy wspomnienie w kościele księdza Stanka, Palotyna, którego zamordowano w trakcie powstania warszawskiego. Powieszono go na stule. Na stule. Jeszcze gdy już umierał, to jeszcze błogosławił i przebaczał swoim oprawcom. Ale raczej wynika to z okultyzmu, z takiego tego hitlerowskiego, nazistowskiego okultyzmu, który gdzieś miał źródła w stowarzyszeniu Thule, zajmujących się no, przedziwnymi historiami w ogóle, bardzo mrocznymi i myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia byśmy powiedzieli, że ono było wręcz satanistyczne. Jest wiele źródeł opisanych już właśnie o okultystycznych źródłach nazizmu i hitleryzmu. Między innymi przecież Puszcza Białowieska, o której wszyscy słyszymy, była takim totemem jakiegoś pierwotnego lasu, takiego właśnie odgrywała też dużą rolę w tych okultystycznych praktykach właśnie hitleryzmu. O tym powstało wiele też opracowań. Natomiast to pokazuje nam jedno, że Bóg w tym imię Boże może zostać zupełnie zbezczeszczone w ten sposób. Że to jest ta igraszka, którą człowiek z Pana Boga robi. Naśmiewa się z Boga. To jest naśmiewanie się z Boga. Aczkolwiek śmieszne to nie jest. Ale ciekawe, że ksiądz teraz użył tego słowa zbezczeszczone, bo przypomniałem się, to jest fragment chyba księgi Ezechiela, gdzie jest powiedziane, mówi prorok, że moje imię zostało zbezczeszczone przez was między narodami, ale ja jestem Panem i przyjdę i otworzę wasze groby i wydobędę z nich i wy poznacie, że zmienię wasze serce. Tak, że dam wam serce nowe, zabiorę serce z kamienia, dam serce z ciała, pokropię was czystą wodą. I stanie się je czyści. Czyści, właśnie, że Bóg mimo tego, że jego imię jest bezczeszczone, to przychodzi do tych, którzy to czynią i mówi, no dobra, to no, można by powiedzieć, że to jest obraz tego, co Jezus potem mówi na krzyżu i co też zrobił ksiądz Stanek, prawda? Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No to jest szczyt miłości. Szczyt miłości, jaką Bóg, człowiek, Jezus Chrystus okazuje człowiekowi, nam, każdemu z nas. I jaką też mamy jakiś przesmak w świętych, błogosławionych, których czcimy w Kościele. Ta zdolność do przebaczenia, zdolność do zrozumienia więcej niż mój oprawca. Że ja patrzę na to w innej perspektywie niż mój oprawca. No to nie znaczy, żeby czuć się od niego lepszym, bo to wcale nie o to chodzi, nie, prawda? Nie, bo właśnie problem jest taki, że on się poczuł lepszy ode mnie. Że przypisał sobie większą, że poczuł się jak Bóg. Żeby zniszczyć moją godność, żeby uderzyć w moją godność. Ale jeżeli moja godność zbudowana jest, no to też takie słowo, chyba nie wiem, zbyt słabe, na mojej wierze, że jestem dzieckiem Boga, to kto może mi odebrać tę godność? No tak, no w antropologii biblijnej, jeżeli to jest osadzone, no to wiemy doskonale, że godność ludzka jest niezbywalna. Dokładnie, dlatego widzę dalej, widzę więcej, widzę szerszą perspektywą niż ten, który tej godności chce mnie pozbawić. Czy poczucia tej godności chce mnie pozbawić, bo godności pozbawić mnie w żaden sposób nie może. Dlatego też to totalitaryzmy, które wyrosły i w XX wieku, i wcześniej, i inne, i w XXI też, one często gdzieś upodstawiały to takie fałszywe, instrumentalne pojęcie Boga, że Bóg jest bóstwem. No bóstwem. Tak, kimś nieruchomym. Kimś, kto jest po mojej stronie, kto w walce przeciw drugiemu człowiekowi. A musimy sobie to powiedzieć jednoznacznie i po wielokroć powtarzać, że jedyna walka, tutaj możemy mieć pewni, że Pan Bóg jest po naszej stronie, to jest walka duchowa. Walka z waszym grzechem, z waszą własną słabością, z tym, co sprzeciwia się woli Pana Boga. Czyli dżihad.
ale to nie tak. To prowokacja była z mojej strony. Tak, a o tej porze już prowokacje to już sami odbieram. Już za wolno docierają do mnie. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w kolejnej części cyklu Credo o wstąpieniu do piekieł. Ksiądz Grzegorz Kurpal, lotyn, filozof, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, jest gościem programu. 20 minut nam zostało do godziny pierwszej. Ostatnia część Nocnych Światów za chwilę. Teraz krótka przerwa na muzykę i też ostatnia okazja, by do nas pisać. Jeżeli chcecie Państwo dodać swoją myśl, zadać pytanie albo dodać komentarz, to 7123 SMS-y, słowo plus na początku, a na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Za 15 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to dzisiaj cykl Credo. Rozmawiamy w nim o kolejnym artykule wiary, wyznania wiary, wstąpienia do piekieł. Ksiądz Grzegorz Kurpal, lotyn, filozof, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, jest gościem programu. 7123, ostatnia okazja, by pisać do nas. Ten numer czeka na Państwa SMS-y, słowo plus na początku jest niezbędne. Na Facebooku też można do nas napisać na profilu Radia Plus w komentarzach. Proszę księdza, no to zbliżamy się do końca. Nie sposób nie podsumować. Nie będę ukrywał, że nawet mnie to trochę cieszy, chociaż jak ponieważ aura jest dość zimno. No tak, 3 stopnie. No, 3 stopnie to, właśnie spędziliśmy tu jest na... Mój kolega napisał na Facebooku, no co jest grane, to jakaś zima chyba. No faktycznie też jak wyszedłem tutaj do radia wieczorem, jak szedłem, no to myślę, rety, no ale to jest zimowa aura. Jest ciekawe to, że dzisiaj było 11 stopni, 11-12 stopni w ciągu dnia. Jak jest 11-12 stopni w marcu, to już wciągałem wszystkie swetry, bo jest gorąco i tak dalej. Natomiast ale we wrześniu to... 11 stopni, 12 we wrześniu, to już się okazuje, że trzeba ubierać i wyciągać zimowe rzeczy. No tak, ja już chyba pomyślałem, że kolejną rzecz na jutro skompletuję do takiego stroju, to będą rękawiczki, bo na razie chodzę w waciaku i szaliku. Szalik, ważny jest szalik. Ale widzę, że w kolejce czekają rękawiczki i czapka. Tylko trzeba je znaleźć teraz. To z tym akurat nie mam problemu, tylko chodzi o decyzję, no bo jeżeli się już to wybierze, to już w jakiś sposób przybliża się tą zimę, a mentalnie bardzo nie chcę tego. Ja już myślę o lecie. W przyszłym lecie. No. Tak, nie mogę odżałować tego jeszcze sobotniej aury letniej, która piękna tam była, towarzyszyła. Prawda, natomiast piękna. Jesień przyszła z zegarkiem w ręku. Byłem akurat w Zakopanem, towarzyszyłem księdzu kardynałowi Sarachowi przez tydzień tutaj jego pobytu w Polsce. I rzeczywiście mieliśmy przepiękną pogodę przez ten czas. W ogóle już, chociaż na Giewoncie już jest śnieg od dzisiaj, wczoraj, dzisiaj jest śnieg. We Władysławowie i w Karwi też już na plaży leżało. No, proszę bardzo, także... Wczoraj. Nie, no to jest to nieubłagane. O ten pora, zima przyjdzie. No właśnie. Ja ale weekend... nas zaskoczy, jako drogowców nas zaskoczy. Tak. Weekend spędziłem nad Bugiem, sobota była jeszcze piękna i malowana letnim słońcem, natomiast niedziela już nie pozostawia żadnej wątpliwości co do tego, jaka jest pora roku. No ale my tak, zbliżamy się do końca i to można powiedzieć, że o paradoksie, w jaki sposób również zbliżamy się do końca czasów, nie tylko do końca audycji, z każdą chwilą zmierzamy do końca naszego życia, więc czas na pewne podsumowanie, bo proszę księdza, to wstąpienie do piekieł, pytanie, co to dla nas znaczy właściwie? Dla nas ludzi, którzy żyjemy tu i teraz i zadajemy sobie pytanie, no dobra, porozważaliśmy o tym wszystkim, posłuchaliśmy o czym ksiądz z prowadzącym porozmawiali, tak, to są bardzo istotne pewnie prawdy wiary, skoro są w katechizmie, ale my ludzie, którzy żyjemy w XXI wieku i mamy lat ileś, albo 25, albo 48, albo 76 i w różnej perspektywie patrzymy na nasze życie i to, kiedy nastąpi jego koniec. No jednak zadajemy sobie to pytanie, skąd przychodzimy, dokąd zdążamy. Co dla nas to znaczy, to wstąpienie do piekieł Jezusa? Wstąpienie do piekieł Jezusa dla nas, tutaj tych oczekujących, tych będących w kolejce do przejścia przez tę bramę, oznacza przede wszystkim, że On już tam jest. Że On jest za progiem śmierci, za tym, czego my jeszcze nie znamy.
za progiem życia, czy za progiem śmierci, zależy jak na to spojrzeć. Dlatego to też jest nasza nadzieja, że w tym momencie, to o czym mówiliśmy na początku naszego spotkania, naszej audycji, że w tym momencie wielkiego osamotnienia, przejścia, nieznajomości tego, co jest po drugiej stronie, tam ktoś na nas czeka, że on jest w krainie, do której zmierzamy, w krainie zmarłych, często tak mówimy, tych, którzy odeszli. I to jest też fundament naszej wiary, prawda? Że w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, że Chrystus solidaryzuje się z nami do końca, nie tylko w cierpieniu, nie tylko w śmierci, ale również w tym, co po śmierci. No tak, to jest, dobrze jest mieć tą świadomość, a ja teraz, ponieważ lubię się opierać na konkretnych przykładach, opowiem coś z mojego doświadczenia. Otóż przez długie lata, w początkach mojego nawracania się, no bo to nie była taka prosta sprawa, to trwało, to proces, no i trwa nadal, żeby być szczerym, to no, w pewnym momencie nabrałem takiego przekonania, że to, no, że śmierć to jest dla mnie betka. To jest po prostu, ja jestem na to przygotowany i w ogóle to nie ma, to już, jeśli można powiedzieć, spokojnie na nią czekam. Jestem na to zupełnie gotowy i żeby nie wiem, co się stało, to wszystko będzie cacy. Na całe szczęście przyszły doświadczenia, które wybiły mi to z głowy i bardzo dobrze. Ale potem, kiedy już się jakoś z tym pogodziłem, bo to było dosyć dramatyczne przeżycie, kiedy zobaczyłem, że to jest tylko i wyłącznie moje wyobrażenie, no to jakoś zaakceptowałem ten fakt i pomyślałem, no po prostu trzeba żyć tak, żeby jednak jakoś no, być gotowym. No, zrozumiałem, że to jest trudne doświadczenie, że to jest coś, co przewyższa wszelkiego moje wyobrażenia na ten temat, co to może być, mimo że ze śmiercią się zetknąłem, bo i mój ojciec, i moja bliska przyjaciółka umarli przy mnie, na moich rękach dosłownie, więc to nie jest mi obce i bardzo ważne było to doświadczenie, ale jednak, no jednak to było doświadczenie towarzyszenia, a nie moje własne. Mhm. W związku z tym jakoś, tylko stwierdziłem fakt, że to nie jest takie proste, jak do tej pory mi się wydawało. W pewnym momencie już to zaakceptowałem i kiedyś w bardzo błahej sytuacji, kiedy jechałem na rekolekcję z moją wspólnotą, otóż w pewnym momencie spojrzałem na zegarek i zobaczyłem, że już jest dosyć późno i czas wychodzić. A siedziałem sobie spokojnie przy stole, jadłem kolację i czytałem coś tak na luzie, więc ten ostatni kęs złapałem bardzo łapczywie i no, traf chciał, że on poleciał nie w tą dziurkę. Mhm. I zatkał mi dokładnie tchawicę i przy wszystkich moich nerwowych ruchach, które zacząłem wykonywać, to zamiast to wypluć, to jeszcze bardziej wciągałem. Więc w pewnym momencie, w bardzo krótkim czasie zrobiło mi się ciemno przed oczami i poczułem, że po prostu odpływam. No, spadłem z krzesła na podłogę. No, nie będę opisywał jakoś tam faktów, bo to musiało być bardzo nieciekawe, jeśli chodzi o widok. Myślę, że jakieś tam filmowe sceny mogą to, jeżeli ktoś takie filmy oglądał, to mogą to przybliżyć. No w każdym razie no byłem przekonany, że umieram. Że jakieś tam te moje żałosne próby wydobycia tej części kanapki, tego kęsa z mojej tchawicy, po prostu spełzały na niczym i czas się pożegnać z życiem. I po prostu byłem, jakieś myśli mi chodziło, że to, no, jak można umrzeć w tak głupi i banalny sposób? No po prostu, że to jest jakiś obciach. No. Natomiast to była myśl, która gdzieś mi chodziła z tyłu głowy, ale tą pierwszą nadrzędną to była zwierzęca taka chęć po prostu przeżycia, czyli robienia wszystkiego, co możliwe, żeby jednak jakieś walenia się ręką w kark, czy dłubania palcem w gardle, przepraszam za naturalizm w tym momencie, czy w ogóle jakieś przyjmowanie jakichś przedziwnych pozycji, które pomagały to wykrztusić, plus efekty dźwiękowe pewnie itp. itd. No i kiedy jakimś cudem udało mi się to wykrztusić i siadłem, żeby ochłonąć i przestałem myśleć o tym, że się spieszę i jakoś nabyłem refleksji nad tym, co się stało, to przyszła mi do głowy dramatyczna myśl. Dlaczego dramatyczna? No bo jak sobie spróbowałem przemyśleć to wszystko, co się stało, to doszedłem do wniosku, że ja przez ani moment nie pomyślałem o Jezusie. I tak, to była taka biologiczna myśl o umieraniu i o próbie ratowania siebie. No i jednocześnie no to, co powiedziałem, ta myśl, no, że to obciachowo tak umrzeć, że to żadna jakaś tam godna śmierć, tylko po prostu, no, to po prostu obciachowa, no przepraszam, że tak powiem jeszcze raz. No.
No bardzo to było trudne, przykre i nie ukrywam, że no, trochę mnie to zdołowało. Pomyślałem sobie, no dobrze, no, ja w ogóle nie pomyślałem o wieczności. W ogóle nie pomyślałem o tym, że jeżeli rzeczywiście nawet umrę, nawet w taki obciachowy sposób, no to znaczy dużo więcej niż tylko zakończenie mojego bytu biologicznego. Że to się otwiera przede mną brama do wieczności, do spotkania z Bogiem. Ani przez moment, ani przez milisekundę nie przemknąłem przez głowę. Przede wszystkim to, że my nie pomyślimy, czy Pan właśnie, że w ramach świadectwa nie pomyślał o Jezusie, to nie znaczy, że Jezus nie pomyślał o Panu w tym momencie. Być może dlatego jakoś udało się wydobyć ten pokarm tak, nieszczęsny. Niekiedy no jest tak, że chyba pojawiają się różne myśli w takich momentach dramatycznych, ponieważ jest też nasza suplikacja, w której się modlimy o nagłej i niespodziewanej śmierci, która no, ta nagłość i niespodziewaność nie chodzi o to, żeby w męczarniach umierać, ale chodzi o to, żeby mieć czas na załatwienie jakichś spraw tutaj na ziemi, żeby to nie zaskoczyło jak złodziej, prawda? Ten dzień, on przychodzi jak złodziej tak naprawdę, ale żeby być przygotowanym, żeby móc może jeszcze coś komuś powiedzieć, na coś przeprosić, komuś powiedzieć, że się kogoś kocha. Pozamykać sprawy. Pozamykać pewne sprawy, żeby i to jest w tej modlitwie o nagłej i niespodziewanej śmierci. Natomiast no, ten moment takiego, powiedzielibyśmy, atawistycznego ratowania swojego biologicznego życia, no, jesteśmy cielesno duchowi, prawda? To nie. Znaczy też ta obawa o banalność tej śmierci, o to, że ona by była taka wprost jakaś. Taka błahy sposób. No tak, to no, nikogo nie ratowałem, nie było w tym jakiegoś ładunku dramatyzmu, nic. Tak, no, jeden z moich współbraci u nas jest taki. No niezwyczaj, to jest już tradycja, że jest Liber Mortuorum, czyli Księga Zmarłych, które są życiorysy napisane współbraci, którzy odeszli i tam właśnie zapisuje się też ostatnie momenty śmierci, momenty życia i tak dalej. Także jeden ze współbraci mówi, no nie, to nie może być tak, że miał umarł sobie od tak, mówi, to najlepiej byłoby przy ołtarzu, żeby to było właśnie w jakim momencie, tak, co poświęciłem swoje życie, albo może w konfesjonale i tak dalej. No zazwyczaj przychodzi w takich momentach, których najmniej są spodziewane. Także to jest taka jakaś obawa, która no, przychodzi do człowieka. Prawda? Ale co jest istotne, to, żeby być na ten moment przygotowanym, to raz, a dwa, żeby ufać mocno Panu Bogu, że to kiedy się przerażamy tą myślą, że myśmy nie pomyśleli, to miejmy w uwadze to, że On tam czeka i On nas myśli. Ale proszę Święta, no właśnie, co to znaczy być przygotowanym? No bo mi się wydawało, że jestem przygotowany. Potem, tak jak mówiłem, przyszły doświadczenia, które mi to wybiły z głowy i bardzo dobrze. Czy samo przeświadczenie, że jest się przygotowanym, czy właśnie to, że raczej no, nie da się być tak dokładnie i doskonale przygotowanym. No nie, na pewno nie da się. To chodzi jest zdecydowanie bardziej zbawienne. Tak, no. Chodzi mówiąc o tym przygotowaniu, to bardziej mam na myśli pewne zamknięcie chociaż jakiejś części spraw tych najważniejszych tutaj na ziemi, szczególnie w relacjach z drugim człowiekiem, z najbliższym, gdzie może potrzeba właśnie przebaczenia, gdzie może ktoś musi usłyszeć od nas słowo przepraszam, czy słowo dziękuję. Po to, żeby on mógł być przygotowany z kolei na swoje spotkanie. No to w tym sensie, no nie ma nigdy tak, że mówię w 100%, chyba, że jest, no ale to pewnie są jakieś doświadczenia nieliczne, że to jest jakiś moment konkretny. Także. A te sytuacje, kiedy ktoś chciał się wyspowiadać i miał taką wolę, ale z jakiegoś powodu, nawet, no dajmy na to, no szedł do spowiedzi, ale go samochód potrącił. No tak, no zresztą. To co z tym? To są ważne są nasze pragnienia, ważne są nasze, no, nasza intencja, która też no, nasze postanowienie. Myślę, że to Pan Bóg jako miłosierny Stwórca i ten, który życie swoje oddał za nas, który tyle przecierpiał, on wie najlepiej, jak to rozwiązać. Pozostańmy z tą nadzieją. Że tak, on rzeczywiście na nas bardzo, będzie czekał. To jest z bardzo ważne. Sercem. Bardzo ważne, żeby mieć nadzieję i żeby
kiedy nawet są chmury na niebie, to miejmy świadomość, że za chmurami zawsze jest słońce. A skoro mówimy o tej porze roku, dosyć sporo już tutaj słów padło na temat jesieni, to bądźmy przygotowani na to, że może być ich sporo w najbliższym czasie. Bądźmy przygotowani na zaskoczenie. Dziękuję księdzu uprzejmie. Jak zawsze na koniec programu poproszę księdza o błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi, strzeże, prowadzi i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże, dobrej nocy. Wielkie gorąco Bóg zapłać. Ksiądz Grzegorz Kurb, Palotyn, filozof, rzecznik prowincji Chrystusa Króla, księże Palotynów, był gościem dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym w cyklu Credo rozmawialiśmy o kolejnym artykule Wyznania Wiary, o zstąpieniu do piekieł. Dziękuję także wszystkim słuchaczom, dziękuję Państwu za wszystkie SMS-y, za wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystkie udało się przeczytać i zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Tuż po 11 wieczorem spotykamy się na żywo na częstotliwościach Radia Plus w całym kraju. Przez internet można nas słuchać na stronie radioplus.pl. Trzeba kliknąć przycisk Włącz Radio, a na górze tej strony jest zakładka Programy. Przez nią możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł, ponad 800 audycji tam do odsłuchania. To było 813 wydanie Nocnych Świateł. Jutro w środowy wieczór o 23 zapraszam do rozmowy o sile nawyków. Gościem Nocnych Świateł będzie Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej. Dokładnie pierwsza w tym momencie wybiła, Paweł Krzemiński. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.